Football Manager 2018 zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a więc myślę, że to jest odpowiedni moment, aby rozpocząć rozważania na temat tego, czego oczekiwalibyśmy od twórców pod kątem tego, co miałoby się znaleźć w następnej części naszej ulubionej serii gier. Oraz porozmawiamy sobie dzisiaj również na temat wszystkich. Informacji, które już twórcy nam dostarczyli na temat tego, co w Football Manager 2018 na pewno się pojawi. Pierwsza informacja od twórców brzmiała następująco: że Football Manager 2018 zostanie wydany oficjalnie 10 listopada 2017 roku i dwa tygodnie wcześniej zostanie nam dostarczona wersja beta, czyli teoretycznie możemy gdzieś tam sobie rozważać, że otrzymamy wersję beta około 29 października i wtedy rozpoczniemy naszą całoroczną przygodę z nową wersją Football Managera. Zaraz po oficjalnej dacie premiery twórcy dostarczyli nam informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, jakie postawi przed naszymi sprzętami Football Manager 2018. Te wymagania specjalnie nie różnią się od wymagań, które postawił Football Manager 2017 i są te wymagania dokładnie opisane na stronie fms.pl w języku polskim, więc zachęcam, będzie ten link do artykułu w pierwszej linii opisu. Myślę, że wszyscy w miarę powinniśmy podołać wymaganiom nowego FMA. Przejdźmy zatem teraz do oficjalnych zapowiedzi tego, jakie szczegóły, naprawdę dosłownie szczegóły zostaną wprowadzone w FM 2018. Zaznaczyłem słowo szczegóły, ponieważ żadnych spektakularnych wieści jeszcze niestety. Jeszcze niestety nie otrzymaliśmy. Myślę, że to oczywiście będzie kwestią czasu. W październiku naprawdę ta karuzela rozkręci się na dobre, ale z racji tego, że mój kanał jest poświęcony tylko i wyłącznie menadżerowi chciałbym, żeby każdy, każdy jeden najmniejszy szczegół, właśnie dotyczący premiery nowej części FMA, znalazł się w formie filmu. Opcja numer jeden, która zostanie dodana do nowej części gry wygląda następująco, że już z poziomu skrzynki odbiorczej będziemy mogli zaakceptować lub odrzucić. Oferty transferowe czy oferty wypożyczeń za naszego zawodnika. Dotychczas wyglądało to tak, że tylko jakby aktualne oferty mogliśmy w tej skrzynce odbiorczej odrzucić, ale żeby zrobić to samo z ofertami, które przyszły załóżmy tydzień wcześniej, musieliśmy zajrzeć do zakładki transfery i dopiero tam podrzucać czy zaakceptować. Określone oferty z innych klubów. Myślę, że to jest rozwiązanie, które jak najbardziej ułatwi nam rozgrywkę, głównie pod tym względem, że zawsze te kilka sekund, taka prawda, zaoszczędzimy na tym, że nie będziemy musieli do tych transferów zaglądać. Kolejne zmiany dotyczą social mediów, które dość niedawno do Football Managera zostały wprowadzone. Twórcy przekazując nam te informacje kładą, pokazują, że kładą nacisk właśnie na rozwój tego elementu gry. Otóż dotychczas było tak, że fani reagowali czy to na transfer, czy na wypożyczenie praktycznie tak samo, monotonnie. Już tak naprawdę można było nauczyć się wszystkich tych treści, postów, jakie zamieszczali wirtualni fani na tym wirtualnym, nie wiem, menadżerowym Facebooku, Twitterze, czy jakkolwiek, by nie nazwać tego portalu społecznościowego. A więc w nowej wersji Football Managera będą różne reakcje fanów na wypożyczenie. Jak i transfery. Od teraz fani korzystający z tych portali będą mieli na tyle inteligencji w swoich głowach, że będą rozróżniali, który zawodnik przechodzi do ich klubu na stałe, na definitywnym transferze, a który zostaje do klubu wypożyczony i inaczej będą reagowali właśnie na wypożyczenia i na transfer. Oczywiście tych dialogów, czy tych postów, treści postów jeszcze nie poznaliśmy, i pewnie poznamy je dopiero 29 października, ale zawsze kiedy twórcy pracują nad takimi szczegółami no, warto przyklasnąć. W naszej zapowiedzi idziemy o krok dalej, ale nadal pozostajemy przy portalach społecznościowych zostanie w FM-ie 2018 wprowadzony element, ja to od razu jak zobaczyłem, nazwałem element hala dzieci, wiska łebki. Krótko mówiąc, fani będą naprawdę żywiołowo reagować na transfer piłkarza do innego klubu, który jest dla klubu, któremu kibicują, rywalem. Myślę, że możemy naprawdę oczekiwać dość ciekawych potyczek słownych między fanami na, na właśnie portalach społecznościowych. No myślę, że tak jednak takiego ognia jak na stronach Realu Madryt czy FC Barcelony być może nie zobaczymy, ale i tak będzie ciekawie, a więc to jest kolejny element, który zostanie wprowadzony w FM-ie, który ma usprawnić social media. Ostatni szczegół, który twórcy Przedstawili nam za pośrednictwem Twittera, wygląda następująco: że raz na jakiś czas, głównie na koniec okienka, będzie prezentowana nam graficzna wizualizacja tego, która liga czy który klub wydał najwięcej pieniędzy na transfery. Coś takiego bardzo często można zobaczyć w telewizjach, czy to Sky Sports, czy Canal Plus, czy po prostu gdzieś na stronach internetowych poświęconych piłce, które analizują po prostu ile kluby wydały pieniędzy, a które raczej wolały trzymać sianko w kieszeni. To jest kolejne urozmaicenie głównie gdzieś tam interfejsu gry, jak ta gra wizualnie ma po prostu wyglądać. Tak jak mówiłem, wszystkie te szczegóły, które zostały nam dostarczone póki co przez twórców, nie powalają na kolana, ale mam nadzieję, że skoro dziś jest już 21 wrzesień Zbliża się październik, to tych informacji na temat premiery FMA 18 dostaniemy niedługo. Naprawdę bardzo wiele. Wszystko oczywiście znajdzie się na moim kanale, także zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteś oczywiście nowy i zapraszam również do odwiedzania stronę FMSpot.pl. To wszystko, co dzisiaj powiedziałem tutaj na tym materiale, tam będzie opisane. Więc jeśli nie chce mi się patrzeć i nie chcę wam się patrzeć na moją mordę, po prostu możecie sobie przejrzeć artykuł, który już za Chwilę tam zamieszczę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zostańcie ze mną, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie w oczekiwaniu na premierę Football Managera 2018.